dalej. Dzisiaj jest czas na taką nowość, Księgę Dzieje Apostolskie. Ale idziemy w tej naszej podróży i wkraczamy w taki nowy czas w tych dziejach apostolskich. Mi się bardzo, bardzo to podoba, bo ta księga pokazuje, jak Kościół przechodzi pewną transformację. I Heniu tydzień temu zakończył na tych słowach, które czytamy w 8 rozdziale. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. I dlaczego ja mówię, że przyszedł nowy czas na ten Kościół? Bo jak wcześniej czytaliśmy w dziejach, czytaliśmy o zesłaniu Ducha Świętego, o różnych znakach i cudach, wszystko było fajnie. No owszem, tam w końcu się tam arcykapłani nauczyciele Pisma przyczepili do Piotra, zamknęli ich na noc w więzieniu, ale to tylko jednostki. A tutaj nagle wchodzimy w nowy czas, gdzie się okazuje, że te prześladowania nie dotyczyły tylko może apostołów, wybranych ludzi, ale dotyczyły wszystkich osób, które przyjęły Jezusa do swojego życia. I Kościół wchodzi w taki nowy czas, gdzie nie, tak po prostu po ludzku patrząc, nie dzieje się dobrze. Bo jak można stwierdzić, że prześladowanie, zamykanie w więzieniach, porywanie mężczyzn, kobiety, włamywanie się do ich domów, to jest coś dobrego. To jest bardzo trudny czas. Bardzo trudny czas dla Kościoła, bardzo trudny czas dla tych ludzi. My dzisiaj nawet, wiecie, nawet przez ułamek nie potrafimy sobie nawet do końca tego wyobrazić, co by było, gdyby wpadł ktoś do naszego domu, nas, nie wiem, na podłogę, na glebę, nas po prostu z tego domu wywlekł. A oni to przeżywali. I ja tak sobie troszkę patrzę na nasze życie. Może my nie mamy takich doświadczeń i chwała Ci, Panie, za to, ale w naszym życiu tak naprawdę, gdy coś się zaczyna dziać dobrze, już tak sobie odetchniemy z ulgą, wszystko jest dobrze, do kolejnej sytuacji, która nas powali na glebę, która nas przygniecie, która sprawi, że my nagle przestajemy mieć pokój, mamy wręcz odwrotnie, mamy niepokój, mamy zmartwienia, mamy przeróżne komplikacje. Rzeczy nas zaskakują, dzieją się niespodziewanie, zupełnie inaczej sobie wyobrażałam, nie wiem, rok 2022 na przykład, a w tym roku wydarzyły się rzeczy, na które po prostu może ty, może ja, nie byliśmy gotowi. I tak naprawdę w naszym życiu dzieją się różnego rodzaju problemy, różnego rodzaju komplikacje. I to jest trochę taka nasza historia, bo tak często życie wygląda, że gdy już myślimy, że się wszystko wyprostowało, to nagle, nie wiem, jakieś problemy zdrowotne, problemy finansowe, problemy z pracą, a my byśmy chcieli mieć po prostu jakiś taki spokój, po prostu święty, święty spokój. Chcielibyśmy, żeby po prostu tak dożyć w spokoju lat, cieszyć się tylko życiem i żeby nic nas nie gnębiło, żeby po prostu wszystko było dobrze. I lubimy pewną stabilizację. Nie lubimy zmian. Nie lubimy tego, gdy, nie wiem, nagle jedna praca się kończy, trzeba coś nowego znaleźć, trzeba po prostu nagle całkowicie przebudować swoje życie, bo coś się zadziało. Nie lubimy tego, co jest nowe i najważniejsze, nie lubimy tego, co jest nieznane. A nowe to jest zawsze coś nieznane. I po prostu jesteśmy przywiązani do tego, do czego się już przyzwyczailiśmy, lubimy to. A
wszystko co nowe wprowadza różne takie negatywne rzeczy w nasze życie i czasami jest tak, że czy to będzie, nie wiem, z pracą, czy to będzie, nie wiem, komplikacje jakieś rodzinne, czy to będzie, nie wiem, utrata mieszkania, utrata jakichś rzeczy, na które liczyliśmy, czy może będzie to utrata kogoś bliskiego. I wtedy dzieje się prawdziwe trzęsienie ziemi w naszym życiu. I czy chcemy, czy nie, czekają nas różne trudne doświadczenia. I prześladowanie w Kościele nie było niczym miłym i przyjemnym. I tak, tak jest, jak gdy pisałam to, co tutaj dzisiaj mam przygotowane, to mi się przypomniała Agnieszka, która prowadziła rekolekcję rok temu w Otyniu. Ona jest terapeutą i Agnieszka po prostu na bazie historii swojego życia z tej historii wyprowadziła przepiękne rzeczy. Otóż Agnieszka ze swoim mężem mieli dwie córki, w końcu urodził im się upragniony synek, oczko w głowie całej rodziny. Wszyscy przeszczęśliwi, ukochany synek. Jej starsze córki były też zachwycone, że mają małego brata, po prostu chodzące szczęście. I w pewnym momencie się okazało, że jej syn zachorował. I to dziecko po prostu, mając niecałe 2 lata, odeszło do Pana. I ona przeżyła z całą swoją rodziną ogromną tragedię, bo nie wiem, z czym można to porównać. Tego się nie da z niczym porównać, utratę dziecka. Natomiast ona przez to doświadczenie odkryła, jak bardzo Bóg jest bliski, jak bardzo Bóg towarzyszy w cierpieniach, jak bardzo Bóg nie jest głuchy na nasze cierpienia, jak bardzo Bóg daje się odnaleźć, gdy Go zaczynamy szukać. I ona była z tym synkiem w szpitalu w Łodzi, tam jest Instytut Matki Dziecka, i zaczęła tam też przychodzić do mocnych w duchu i po prostu jej uszy się otworzyły na Boga. I po latach wiadomo, że to jest strata, która będzie bolała do końca życia, ale na bazie tego doświadczenia, które było tak ciężkie, Agnieszka zmieniła swoje życie, jej cała rodzina się zmieniła. Agnieszka była dotąd nauczycielką i po prostu odkryła, że chce być terapeutą. I ona została terapeutą i dzisiaj cudownie pracuje z ludźmi, pomaga ludziom przechodzić przez różnego rodzaju kryzysy i pokazuje im to, że kryzys może stać się błogosławieństwem. Że są takie rzeczy, które z których Bóg po prostu wyprowadza większe dobro. I dzisiaj na bazie swojego trudnego doświadczenia ona może pomagać tak wielu ludziom, przynosi im ulgę w cierpieniu, ma dla nich takie zrozumienie, jak nikt inny nie potrafi mieć, bo czasami po prostu trzeba pewne rzeczy doświadczyć, żeby kogoś naprawdę zrozumieć w pewnych podobnych sytuacjach. I ja, patrząc na to prześladowanie tego Kościoła, czytając ten trzeci wers i sobie wyobrażając, co tam się działo z tymi ludźmi, to od razu mi się skojarzył inny fragment ze Słowa Bożego. To jest z listu do Rzymian, który mówi tak: wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim, czyli w Twoim problemie, w Twoim kryzysie, w Twoim cierpieniu, w Twoim bólu, w Twojej chorobie, we wszystkim. Bóg współdziała dla ich dobra z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. I to jest Bóg,
który nie jest głuchy na cierpienie, to jest Bóg, który jest z nami, gdy my Go najbardziej potrzebujemy, ale ten Bóg ma takie niesamowite serce i taką moc, że On z największego cierpienia potrafi wydobyć jeszcze większe dobro. Dobro, którego my byśmy się w życiu nie spodziewali, którego byśmy sobie nie potrafili wyobrazić. A Bóg ma moc nasze doświadczenia przekuć w coś naprawdę pięknego. I tak jest Bóg, który wykorzysta wszystko w naszym życiu, żeby przynieść ulgę, żeby przemienić to, co jest naprawdę nie do wyobrażenia dla nas. Bóg w tym wszystkim jest. I wiecie, mi to przynosi ulgę, jak mam świadomość tego, że Bóg działa nie tylko w tych dobrych chwilach, w tym, kiedy mi jest tak dobrze, kiedy wszystko układa się po prostu najlepiej, jak tylko mogę to sobie wyobrazić, kiedy jestem taka szczęśliwa, ale świadomość tego, że Bóg najbardziej działa wtedy, gdy wszystko się sypie, On ma moc z tego, co jest w ruinie, wydobyć najlepsze rzeczy, to jest dopiero, tutaj ja dostrzegam moc i potęgę mojego Boga. I teraz wyobraźmy sobie na moment taką sytuację, co by było, gdyby ten Kościół na początku, który się gromadził w Jerozolimie, te kilkanaście tysięcy osób, to był potężny procent też ludzi mieszkających w Jerozolimie. Co by było, gdyby nie było prześladowania? Gdyby po prostu wszystko działo się... Gdyby w ogóle oni tego nie doświadczyli, tych różnych trudności i po prostu wszyscy by przychodzili, klepaliby ich po plecach, och, jak wy jesteście cudowni, wy chrześcijanie, po prostu, jak ja się cieszę, że mam takiego sąsiada, każdy by się zachwycał nimi. Jakby dzisiaj wyglądał nasz Kościół, gdyby oni nie doświadczyli prześladowania? Wiecie, co by było? Nie. Kościół byłby tylko w Jerozolimie. Ewangelia nie dotarłaby do nas. Byśmy byli poganami. Bo co się stało? Co Bóg zrobił z tego prześladowania? Czytamy dalej. W kolejnych wersetach. Ci, którzy się rozproszyli, uciekali przed prześladowaniami. Głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Czy Bóg chce, żeby Jego dzieci były prześladowane? Nie. Bóg nie jest jakimś sadystą. Bóg jest dobry. On nie chce, żebyśmy, nie wiem, cierpieli. Ale jak dopóki żyjemy na tym świecie, który nie jest doskonały, który jest skażony grzechem i będą się działy różne problemy, dopóki tutaj jesteśmy, to Bóg będzie w tych rzeczach, które idą źle, będzie współdziałał dla naszego dobra. I dzięki temu, że Bóg współdziałał z nimi, Ewangelia rozszerzyła się na cały świat. Bo gdyby nie to, że oni doświadczyli prześladowań i musieli się rozproszyć, musieli uciekać, to po prostu jak uciekali, no to opowiadali po drodze o Jezusie. I w ten sposób kolejne miejsca poznały Chrystusa. I teraz, wiecie, jak tylko zaufamy Bogu i przestaniemy gdzieś tam patrzeć na te rzeczy, które są trudne, że nie wiem, to jest jakieś przekleństwo, jakiś brak błogosławieństwa, ale zaczniemy na te doświadczenia patrzeć z wiarą. Boże, ja wiem, że Ty jesteś większy od tych kryzysów. Ja wiem, że Ty z tego nie wiem jak, nie wiem co zrobisz. Ale ja Ci wierzę, że Ty mnie w tym nie zostawisz i że Ty z tego wyciągniesz większe dobro.
Jak podejdziemy z zaufaniem, to nagle zobaczymy, że Bóg ani na chwilę nie traci nad naszym życiem kontroli, gdy dzieją się jakieś problemy, sytuacje dla nas nie do rozwiązania, to Bóg ma rozwiązanie. Tylko czasami te problemy tak bardzo nas przytłaczają, że my w tym nie jesteśmy w stanie dostrzec Bożego działania. Nie potrafimy zobaczyć tego, że Bóg tu jest i On działa. I gdy zaczynamy Mu ufać, to tak jakby łuski się z naszych oczu schodziły. Nagle widzimy, dzieje się źle, ale ja nie jestem sama. Ale Bóg czuwa nad moim życiem. Bóg w tej sytuacji, która mnie totalnie zaskoczyła, Bóg nie jest zaskoczony moim problemem. Bóg nie jest zaskoczony moim kryzysem. On cały czas jest pełny mocy, pełny miłości. I nagle możemy dostrzec Boże działanie wbrew takiej ludzkiej logice. Bo Bóg jest większy niż nasze logiczne myślenie, niż to, co nam się wydaje. Bóg jest większy. I to jest cudowne, że właśnie Bóg z tego prześladowania postanowił wykorzystać to, żeby coraz więcej ludzi poznawało Jezusa. Doświadczyło Bożej łaski, Bożej mocy. I bardzo mi się podoba to, że On wybiera sobie narzędzie. I wybrał sobie Filipa. I uwaga, tutaj jest mowa o Filipie, nie tym, który był apostołem Jezusa, tylko tu jest mowa o Filipie, który został wyznaczony, zostało wyznaczonych 7 diakonów do posługi. I co oni robili? Oni obsługiwali stoły, czyli zamiatali, nakrywali, przygotowywali posiłki, troszczyli się o biednych, wychodzili, zbierali jakieś dary. Oni po prostu mieli funkcje takie gospodarcze. I po prostu, wiecie, apostołowie głosili słowo, a oni w Duchu Świętym służyli Bogu. I robili to, co było potrzebne. Ja wam powiem szczerze, że w Policach ciągle jest potrzebne zamiatanie podłogi. Tam po prostu jest nieustanne, to jest taka niekończąca się opowieść. I po prostu wiecznie są na schodach liście, jak się schodzi do kawiarenki. I tam są po prostu, wiecznie takie są potrzeby. I tak jest w naszym życiu. No, sami wiemy, jak mamy domy, że ciągle trzeba tam sprzątać. I są takie rzeczy, które życie nam dyktuje. I ten Filip to właśnie był jednym z takich posługujących, ale po prostu był pełen Ducha Świętego, więc Duch Święty mógł się nim posłużyć. I Filip dotarł do Samarii. I teraz uwaga, on im głosił Chrystusa i nawróciło się całe miasto. I teraz uwaga, zobaczcie, co robi Bóg. Bogu wystarczy jedna osoba, żeby zrobić przemianę w Twoim środowisku. Jedna osoba, która będzie do dyspozycji Ducha Świętego. Bóg nie potrzebuje tłumów, tylko gdy trzeba, się posłuży jedną osobą. Jedna osoba. Masz nienawróconą rodzinę, módl się za nią. Bogu potrzebna jest jedna osoba, którą będzie mógł się posłużyć. Jedna osoba, która nawróciła całe miasto. Wiecie, to miasto było ciekawe, bardzo ciekawe. Mieszkali tam Samarytanie. I co to byli za ludzie? To była, można powiedzieć, taka sekta troszkę judaistyczna. Oni się troszkę byli spokrewnieni z Żydami, ale się z Żydami pokłócili, delikatnie mówiąc. To znaczy w IV wieku przed Chrystusem ogłosili się odrębną wspólnotą religijną, a Żydów uznali za apostatów. I
po prostu Samarytanie stworzyli własny kult Boga, odrzucili kult Boga w Jerozolimie, w świątyni i na każdego Żyda uważali go, nie wiem, za sekciarza, za po prostu odstępcę. I Żydzi robili dokładnie to samo z Samarytanami. I po prostu oni siebie nawzajem zwalczali jak tylko mogli, nienawidzili się czystą nienawiścią. Tak mniej więcej panował klimat w tamtym czasie. I nasz Filip Żyd poszedł sobie do tej Samarii, gdzie tam na niego nie czekali z otwartymi ramionami. Tylko jak zobaczyli, że on jest Żydem, to już na dzień dobry miał po prostu podgórkę. Ale Duch Święty się tym kompletnie nie przejął, chcę wam powiedzieć, tylko po prostu postanowił działać, jak on chce. I to miasto miało jeszcze dodatkowy taki plusik. Było takie ciekawe. Otóż tam żył pewien bardzo niesamowity człowiek, miał na imię Szymon. I zobaczmy, co nam Słowo Boże o Szymonie mówi. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy. Od najmniejszego do największego. Ten jest wielką mocą Bożą, mówili. I wiecie, ja całkowicie wierzę, że ten Szymon posługiwał się pewną mocą. Miał jakąś duchową moc, która robiła wrażenie na całym mieście, na całej okolicy. I wszyscy widzieli, że to jest jakaś duchowa osoba, która, sami o nim mówili, ten jest wielką mocą Bożą. I to miasto nie dość, że miało swój kult, to jeszcze było zafascynowane czarną magią. Bo my ze Słowa Bożego wiemy, że ten Szymon miał do czynienia z czarną magią. I my możemy sobie racjonalnie mówić, że wszelka moc pochodzi od Boga. Nie, bo jest na świecie diabeł, który też ma moc duchową i który też wpływa na ludzi i który też ma swoje oddziaływanie. Więc możemy udawać, że nie ma tego przeciwnika Boga, i myśleć, że wszystko, co jest ponadnaturalne, należy do Boga. Nie, my mamy patrzeć, z jakiego to jest źródła. I też my ludzie mamy coś takiego, że my podświadomie wiemy, że jest przestrzeń duchowa, że jest coś więcej niż materia. My wiemy, że jest pewien duchowy świat. I teraz, jeżeli my pójdziemy, zafascynujemy się każdą nadnaturalną rzeczą, to może się okazać, że wdepniemy w poważne problemy. I po prostu na to przychodzi Filip i on im głosi Chrystusa. I co się dzieje? Po prostu cały... Matko, chyba nie mam tego fragmentu, ale 12 i 13 wers. Brzmi tak, nie mam tego fragmentu. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Oni wszyscy uwierzyli w Jezusa. I uwaga, wers 13. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi. I bardzo mi się podoba tłumaczenie dosłowne z języka greckiego, bo to tłumaczenie mówi, co robił Szymon. Był trwającym niezłomnie przy Filipie. Szymon tak się nawrócił, że on się przysłał
ssał do Filipa. On po prostu całkowicie szedł za Filipem, wszędzie cokolwiek Filip robił, tam był Szymon. Całkowicie się tym przyjął, całkowicie tą naukę, wszystko robił to, co Szymon. Był niezłomnie trwał przy Filipie. To był Szymon. I wiecie, z tym Szymonem właśnie on zobaczył, że tutaj Filip robi różne znaki i cuda. Po czym nagle się okazało, że on ich ochrzcił w imieniu Jezusa Chrystusa i Kościół w Jerozolimie się dowiedział, że tam działa Bóg. W związku z tym, czytamy dalej, kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. I tradycja Kościoła tutaj widzi w tych wersetach pierwszy przejaw sakramentu bierzmowania. Zobaczcie, najpierw oni zostali ochrzczeni, a sakrament bierzmowania uzupełnia łaskę chrztu. I sakramentu bierzmowania dokonują kto? Sukcesja apostolska. Biskup, który ma namaszczenie, on przychodzi, wkłada ręce i udziela sakramentu bierzmowania. To się dokładnie tutaj dokonało. I wiecie, tak nas naucza katechizm Kościoła katolickiego i właśnie o tym mówi, że w ten sposób udzielali neofitom daru Ducha Świętego. I teraz co się dzieje? Szymon wcześniej był przyssany do Filipa i tutaj nagle widzi apostołowie, po prostu oni robią coś więcej niż Filip, bo oni wkładają mu ręce i udzielają Ducha Świętego. W związku z tym kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez wkładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie i mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. I wiecie, to jest tak, że ten Filip, on po prostu sam, jako wykształcony mag, Szymon, jako wykształcony mag, wiedział, jak to się odbywa w tym świecie czarnej magii. Że ktoś go wtajemniczył w ten świat, on zapłacił, ktoś mu dał wiedzę, ktoś mu przekazał jakieś zaklęcia, sposoby i tak dalej. Ktoś go w ten świat wprowadził i wiedział, że on za to sporo pieniędzy zapłacił. I on po prostu, patrząc na to, na swoje doświadczenie, jak to się odbywało dotąd w jego życiu, to sobie pomyślał, no ten Duch Święty, taka moc, to dopiero musi dużo kasy kosztować. A że był znany tam w całym mieście i świecie, to on był naprawdę bardzo, bardzo bogatym człowiekiem. Więc po prostu próbuje po swojemu. Jak tutaj wejść w to miejsce, żeby tak samo wyciągać ręce i żeby Duch Święty stępował na innych? Jest tutaj tylko jeden problem, że chrześcijanie dokonują cudów za pośrednictwem modlitwy, a nie przez magiczne gesty czy formuły. To się dzieje przez same działanie Ducha Świętego. I możemy wykonywać wszystko tak samo jak inni, ale Duch Święty jest Bogiem i On tam, gdzie będzie chciał, tam będzie działał. I w żaden sposób Go nie możemy przymusić do tego, ani nie możemy sobie tego kupić. Ale On wiedział, był świadomy tego duchowego świata, że On wcześniej pewne rzeczy kupował, uzyskiwał za pieniądze, więc to samo próbował tutaj. I zobaczcie, ten Szymon, on przyjął chrzest, przyjął Jezusa.
wszystko zrobił to, co trzeba, ale nie nawrócił swojego myślenia. Miał myślenie takie jak wcześniej. Tutaj nie było zmiany. Co z tego, że przyjął chrzest, że modlił się razem z chrześcijanami, wykonywał wszystkie praktyki, naśladował Filipa. Przeczytałam wam to, że on trwał przy Filipie, był po prostu nim zafascynowany, robił wszystko, ale nie zmienił swojego myślenia. I gdy Piotr to zobaczył, to czytamy troszkę ostro z Szymonem pojechał. Piotr powiedział: niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą. Sądziłeś, że można kupić dar Boży. Nie będziesz miał nic wspólnego z tym dziełem, gdyż nie jesteś uczciwy wobec Boga. Odwróć się od grzechu i proś, a może ci przebaczy twoje pragnienie. To jest z edycji świętego Pawła. I w innym tłumaczeniu nie zapisałam tego, ale jest tam powiedziane: a może ci przebaczy twoje złe myślenie, twoje niewłaściwe myślenie. I samo to ja tutaj zaznaczyłam, odwróć się od grzechu, to w tłumaczeniu dosłownym zmień swoje myślenie. Zmień swoje myślenie. I jak często u nas my się modlimy, chodzimy do kościoła, różne rzeczy robimy, na zewnątrz wszystko jest fajnie. Niby się nawróciliśmy, ale myślimy po swojemu. Ale mamy swoje myślenie i mamy swoje racje i po prostu jesteśmy do tego tak przywiązani, że co z tego, że możemy godzinami pewne rzeczy robić, praktyki religijne, ale one nie przynoszą owocu w naszym życiu. Ja mam takie wrażenie, że czasami my się nawracamy do pewnego momentu, do pewnego miejsca i w pewnym miejscu stajemy duchowo i po prostu robimy wszystko, staramy się, ale jest to miejsce i ciągle duchowo jesteśmy na tym samym poziomie. Na przykład, nie wiem, przychodzą kryzysy, ciągle upadamy, ciągle wracamy do tego, co było, ciągle się cofamy duchowo. Nie zamiast iść dalej za Bogiem, żeby nasza wiara wzrastała, to my ciągle wracamy do tego, co było, ciągle żyjemy tym, co nas dawniej na przykład poraniło, ciągle żyjemy naszą przeszłością, naszymi porażkami, naszymi błędami, ciągle. I jesteśmy w jakimś stopniu nawróceni. Robimy różne rzeczy z Bogiem, dla Boga, wykonujemy przeróżne praktyki religijne, ale duchowo jesteśmy ciągle w tym samym miejscu. I tak naprawdę to czasami jest tak, że z czegoś się, powiedzmy, grubego nawrócimy i czujemy, że to było grube nawrócenie. To był po prostu prawdziwy przełom w moim życiu. Dokonałam sobie tego przełomu i później już tak trwam na tym poziomie cały czas. I przez to, że w mojej przeszłości dokonał się konkretny zawrót nawróceniowy, to cały czas mam poczucie, jaka ja jestem nawrócona. Ale ciągle jestem w tym samym miejscu duchowo i nie idę ani w głąb w relacji z Bogiem, a nie idę dalej ze swoją wiarą. Ciągle rozbijam się o to samo. Ciągle mam te same problemy duchowe. Ciągle jest to samo. I po prostu trochę tak jak z tym Szymonem. On się ochrzcił, wszystko robił dobrze, ale miał swoje myślenie. Mógł robić wszystko niby okej, ale jak tutaj nie dokona się przemiana w naszym myśleniu, bo nawrócenie to jest dosłownie zmiana myślenia. Dosłownie. Jeżeli ja nie odwiążę się od swoich myśli, a nie przywiążę się do tego, co mówi Bóg w
swoim słowie, jeżeli nie pozwolę się Bogu odnawiać mojego umysłu przez to słowo, nie będę, jeżeli codziennie w zderzeniu z tym słowem, po mojej modlitwie, nie będę widziała rzeczy, które chce zrobić Bóg, nie będę widziała rzeczy, z których ja muszę się nawrócić, ale dzięki łasce Bożej, to po prostu będę ciągle w tym samym miejscu i nic się nie wydarzy. I zobaczmy, co się dzieje z nami, gdy czytamy te rozdziały w Dziejach Apostolskich. Czy patrzymy na to, że to są rzeczy, które dotyczą mojego życia? Że ja mam być jak ten Filip? Że wchodzę do jakiegoś miejsca, instytucji, pracy, sklepu i ja mam wnosić tam duchowy przełom. Ja mam tam być świadkiem. Czy to jestem w aptece, czy to jestem w sklepie, czy kupuję nawet odkurzacz, to mam mówić, że Bóg jest większy, że Bóg ma moc. Wszędzie, gdzie jestem. Jak my traktujemy te historie, które czytamy o Filipie, o innych apostołach? Czy to są historie, które dotyczą naszego życia? Czy może sobie myślimy, no ja to chyba nigdy tak nie będę, oni to tak, ale ja to nie. Ja po prostu, wam szczerze powiem, ja mam po prostu taki głód tego, żeby to była historia mojego życia. Żeby te rzeczy, o których czytam, co robił Filip, żeby to Bóg robił w moim życiu. I tak się zastanawiałam, co jest kluczem do tego namaszczenia, które miał Filip. Co takiego było, że Bóg mógł się posłużyć tak bardzo Filipem, że Filip był tak bardzo do dyspozycji Boga. I wiecie, chodzi mi przez kilka ostatnich dni patron naszej wspólnoty, Natanael. I ja nawiążę do Natanaela, bo ja się zastanawiałam, co takiego jest szczególnego w Natanaelu. W Natanaelu było to, że Jezus go znał. Jezus go znał, ale dlaczego znał Natanaela? Nie dlatego, że ktoś mu przedstawił Natanaela. On znał Natanaela, bo Natanael się modlił. I jak czytamy historię spotkania Jezusa z Natanaelem, powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. I Natanael wiedział. To było miejsce, o którym mógł wiedzieć tylko Bóg. I teraz, czy Bóg zna nas z naszej modlitwy? Czy jesteśmy bliscy Bogu na modlitwie? Czy Bóg zna to, co się z nami dzieje? Czy my, jak się modlimy? Jak wygląda nasza modlitwa? Czy to jest autentyczne spotkanie z Bogiem? Czy po naszej modlitwie Bóg, jakby dzisiaj stanął przed tobą Jezus, to by ci powiedział: znam cię. Dzisiaj widziałem ciebie na twojej modlitwie. Wiem, co kryje się w twoim sercu. Wiem, jakie kryjesz pragnienia. Czy Bóg mógłby dzisiaj powiedzieć o tobie to? I stąd się bierze namaszczenie z tego, że Bóg nas zna. Że Bóg zna ukryte zakamarki naszego serca, ale nie te, które my ukryjemy przed Bogiem, tylko te, które my Bogu pokażemy. Otworzymy nasze serce i Bóg rzeczywiście będzie widział, że w tym sercu kryją się autentyczne rzeczy. Pragnienie nawrócenia, pragnienie bycia bliżej Boga. I taki właśnie był Filip. Był człowiekiem służby. Sprzątał po innych, ale robił to w mocy Ducha Świętego. Miał w sobie pewne posłuszeństwo, dyspozycyjność Duchowi Świętemu, że gdy trzeba było, to Duch Święty do niego powiedział, i czytamy w 8 rozdziale: wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, jest ona pusta.
powiedział anioł pański do Filipa. I co zrobił Filip? Wstał i poszedł. I teraz chcę wam troszkę powiedzieć o tym, bo to jest rzecz absurdalna. Pierwsza rzecz, co to była za droga z Jerozolimy do Gazy? W tamtych czasach miasto Gaza była zburzona, tam były ruiny. To była droga, która była martwa, prowadziła na pustkowie. To nie była droga często uczęszczana, tylko jak my czytamy, jest ona pusta. I Bóg przychodzi do Filipa i mówi mu, słuchaj, tam jest taka pusta droga na pustyni, nic tam nie ma, idź tam. Wcześniej Filip miał do dyspozycji, stanął w całym mieście, w tłumie ludzi i cały tłum uwierzył. A nagle Bóg mówi do Filipa, zrób absurdalną rzecz. Idź na drogę, która jest pusta, nie ma nic, która prowadzi do ruin, do pustkowi, na pustynię i jeszcze mówi mu w jakiej porze? Około południa. Kto był w gorących krajach? Co się robi około południa w gorącym kraju? Chowa się w cień. Ucieka się przed nim, żeby się skryć w cień. A po prostu Bóg przychodzi do Filipa i wymaga od niego najbardziej absurdalnej rzeczy, jaką może zrobić. Wstań, idź, gdzie jest pustkowie, pustynia w południe, w największy żar. A co robi Filip? Tak jest, idę. Nie dyskutuje, nie mówi, ale po co, ale dlaczego. To mi się chyba wydawało, ten anioł pański to mi się wydawał. To jest niemożliwe, żeby Bóg chciał tak nielogicznej rzeczy ode mnie, żebym miał robić, co ja tam będę robił, tylko po prostu się narażę, moje zdrowie narażę, co ja tam będę robił. A Bóg ma plan i wysyła go dla jednego człowieka. Bo tamtą drogą ma przechodzić eunuch, który szuka Boga. I Bóg to wie. I może się posłużyć Filipem, dlatego że Filip ma Boże myślenie. Jest posłuszny w swoich myślach Bogu. Jest do dyspozycji Boga. I Bóg wie, w jakim czasie, w jakim momencie Filip nie dyskutuje, nie ma oporów, nie ma protestów, nie oburza się, tylko mówi, Boże, idę. Nie dyskutuje, nie mówi, a może mi to jeszcze ktoś rozezna, może ja wrócę do Jerozolimy, niech po prostu, bo mi się coś wydawało. Filip jest do dyspozycji Boga. I ma to Boże myślenie. I wiecie, ja marzę o tym, żeby mieć takie serce przed Bogiem, które będzie wolne od mojej ludzkiej logiki, od tego, co mi się wydaje. Serce, do którego Bóg będzie mógł mówić. Idź i zrób to. A ja nie powiem, ale Boże, tylko powiem, idę. Marzę o tym, żeby mieć w sobie taką dyspozycyjność. Bo jak coś takiego się dzieje, to Bóg może działać potężne znaki i cuda. Dopóki my mamy swoje ale, to jesteśmy jak ten Szymon. Dopóki mamy swoje, to po prostu się tak dzieje. I ostatnio Bóg też mi mocno na modlitwie pokazuje, list do Galatów. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Teraz my na Boże działanie chcemy przemienić na nasze ludzkie myślenie. Chcemy robić Boże rzeczy, ale po ludzku. Z ludzką logiką nie da się. Boże rzeczy robi się w Boży sposób, z Bożym myśleniem. I my potrzebujemy wszyscy, potrzebujemy nawrócenia. Każdego dnia potrzebujemy wołania o Ducha Świętego, żeby przemieniał nasz umysł, zmieniał nasze myślenie, żeby pokazywał nam, jakie są Boże myśli, Boże pragnienia. Bo Bóg mówi, myśli moje nie są myślami waszymi.
potrzebujemy ćwiczyć nasze serce w takim posłuszeństwie, żeby Bóg... Wiecie, dlaczego często nie słyszymy Boga? Bo Bóg wie, że nawet gdy powie, to nie pójdziemy za Nim. Bóg wie, że spotka się z naszym oporem. Dlatego potrzebujemy mieć serce, które będzie dyspozycyjne dla Boga, które Bóg będzie mógł wykorzystywać. I kochani, o to chcemy się modlić, przynajmniej ja. Jeżeli chcecie więcej Boga w swoim życiu, to wołajmy o Niego. Wołajmy o Ducha Świętego, który On jedynie ma moc przemiany naszego serca, przemiany naszego myślenia. Są takie rzeczy, które my w ogóle nie jesteśmy w stanie dostrzec, ale Duch Święty może to zrobić. On ma moc większą. Dlatego teraz stańmy przed Bogiem.